Nie narzekać na życie, cieszyć się z tego, co daje, jeść wszystko, podróżować, spotykać się z ludźmi. Tak można przeżyć 100 lat. Tak okrągły wiek przeżył Stanisław Stefański z Owieczek koło Rogoźna. Urodziny jubilata były okazją do wielkiej rodzinnej uroczystości. Piotr mnie jeszcze nie potrzebuje, to jeszcze spokojnie żyje. A tak w życiu moim parę lat pożyję. Do jakiego roku, to ja nie mogę sam sobie powiedzieć, bo nie wiem. Do tego roku, czy do tego roku, w tej chwili, przy 700 lat, jest dobrze. Stanisław Stefański urodził się 26 września 1915 roku w Brzeskowie koło Skoków. Pracował jako robotnik rolny. Rok przed wybuchem wojny poszedł do wojska. Wkrótce znów założył mundur, by bronić ojczyzny. Trafił do niewoli, później na roboty do Niemiec. W 1940 roku zdążył się jeszcze ożenić. Po wojnie wrócił w rodzinne strony. Był rolnikiem, sołtysem, do dziś jest strażakiem ochotnikiem. Oddał naprawdę dużo serca, nie tylko pracując w swoim gospodarstwie rolnym, ale też wykonując tą pracę społeczną strażaka i zarazem sołtysa, bo od 68 do 94 roku jest to duży szmat czasu i naprawdę wiele przez ten okres czasu zrobił. Pan Stanisław na zdrowie nie narzeka. Ma pewne problemy z chodzeniem. Nie przeszkadza mu to jednak w realizowaniu swoich pasji. On bardzo lubi jeździć, podróżować. Co mu naprawdę to udostępniamy? Raz do roku jedziemy z nim nad morze. Korzysta właśnie z morza w okresie letnim. I naprawdę podróże i takie życie towarzyskie. To mu najbardziej po prostu sprzyja. Wolałby być właśnie wśród ludzi, przede wszystkim wśród ludzi. Pogoda ducha towarzyszyła jubilatowi przez całe życie. Ważny był też rozsądny dobór przyjaciół. Setne urodziny były okazją do rodzinnego zjazdu. Pan Stanisław dochował się 4 dzieci, 13 wnucząt, 20 prawnucząt i 5 praprawnucząt. W dniu urodzin trafił do elitarnego klubu stulatków gminy Rogoźno. Od roku 2005, kiedy przejęłam funkcję kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Rogoźnie, na uroczystościach jubileuszu stulecia byłam 3-4 razy. Częściej u pań. Jest to pierwszy nasz jubilat, który doczekał 100 lat. Takie uroczystości są niezwykle rzadkie i tylko na nich zmieniają się słowa popularnej piosenki.